24 października. Puno, witajcie. Tak wygląda początek pory deszczowej niestety w tych rejonach. Zaczęło się. Dupa. Jesteśmy już na głównym placu, akurat zbliżają się tu też chyba jakieś wybory, bo jakaś manifestacja. Zaraz się dowiemy troszeczkę mniej więcej, o co chodzi. Troszkę źle niosą te transparenty, bo po prostu do góry, ciężko z przeczytaniem, ale chodzi chyba głównie o po prostu równość jakiejś mniejszości tutaj, pewnie rdzennych mieszkańców. A tak troszeczkę może coś opowiem. Słuchajcie, Puno założone w 1668 roku, oczywiście przez Hiszpanów. Ponad 130 tysięcy mieszkańców. Położone na 3800 ponad poziomem morza. Największa atrakcja, jak już wspominałem kilka razy, jezioro Titicaca. I czasem demonstracje. Tutaj z tego, co przeczytaliśmy na tych plakatach, to ta ludność domaga się, aby wymierzyć sprawiedliwość ludziom, którzy są odpowiedzialni za zablokowanie budowy drogi do ich wioski. A ponoć pieniądze na budowę poszły. Także a skąd my to znamy? A tutaj w tle katedra. Prawdopodobnie teraz będą chodzić tutaj w koło rynku i protestować. Zatrzymali się tutaj przy Pałacem Sprawiedliwości, czyli przed sądem. Wejdźmy do katedry, zobaczyć jak wygląda w środku. Coś się zaczęło przejaśniać. Może pogoda będzie łaskawa dla nas. Da się coś tutaj zobaczyć. Tutaj weszliśmy sobie na deptak. Taki tutaj odchodzi od Plaza Mayor. Plaza de Armas. Plaza Mayor na mapie. A, słuchajcie. Tu jest tak, że główny plac to jest... Jeżeli powiem, czy Plaza de Armas i Plaza Mayor, to nie skłamie. To jest tak albo tak. Może znajdziemy dobrą kawę. Taki ze mnie optymista. Tylko słuchajcie, nie ma co się śmiać. Z tych rejonów, może troszeczkę dalej gdzieś tam w Cusco, pochodzi jedna z najlepszych kaw na świecie, która gdzieś tam wielokrotnie zdobywała pierwsze nagrody na jakiś tam, jak to nazwać, wystawnie, na jakichś konkursach kawy na świecie. Tylko że jest jeden z problemów,
które też są w Ameryce Środkowej, że praktycznie 100% jest eksportowana. I niestety ciężko tutaj ją kupić, a już znaleźć kawiarnię, która by parzyła właśnie tą kawę fajnymi jakimiś metodami, to jest już tak samo jak w Ekwadorze i w innych państwach. No, problemik. A zobaczcie, zobaczcie. Kurczę, no sprawdzamy. No i słuchajcie, nieprawdopodobne, bo jest kawa Tunki. Ta kawa w 2010 została najlepszą kawą na świecie, słuchajcie, w konkursie w Stanach. Ale co? Oj, ale tylko z maszyny. A niestety z maszyny to co? No to jest mocno palona, także jaka by nie była, traci wszystkie swoje... Traci cały swój smak, cały bukiet jakiś tam zapachu, smaku. Ale spróbujemy. O, kawka wypita. Słoneczko wyszło. Wróciliśmy się szybko do hostelu. Beata chce tam zrzucić jedną warstwę, bo ma za dużo tego. I kurczę, aby się utrzymała pogoda do zachodu słońca. Będzie super. Ale powiem wam, że jesteśmy chyba w cenowym raju, ponieważ wszędzie ceny za almuerzo, za dwudaniowe jedzonko, słuchajcie, piątkę, 5 soli. No wszędzie. Także, kurde, no, oby tak dalej. Przechodzimy znowu przez rynek, ale teraz będą zupełnie inne przybitki, no. Patrzcie na to. Pięknie. Te panie w tradycyjnych ubrankach, w tych śmiesznych kapelutkach. Słuchajcie, musiał być jakiś konkurs albo zawody, bo panie tutaj tak pięknie poubierane pozowały do zdjęć. Na szyjach mają różne jakieś medale, dyplomy. Pięknie, proszę zobaczyć. Para aumentar la vacuna. Jako, że mało nam trekkingów, postanowiliśmy wejść sobie na Mirador Kuntur Vasi. Także zobaczymy sobie na... spojrzymy na miasto z góry. Tak nie dogodzisz. Teraz znowu ciepło. A zobaczcie na to. Jest punkt pisania różnych podań. Także jak chcecie, słuchajcie, profesjonalnie mieć napisane jakieś, nie wiem, podanie do urzędu, przychodzicie, pan z maszyną do pisania, ciach, ciach i gotowe. Nie musicie się głowić w domu. Jasny gwint. Po co nam to było? Powiem wam, na wysokości powyżej 3 koła każdy 100 metrów w górę daje w kość. Si? Si? Gracias. Powiem wam, byliśmy teraz w Cabanaconde na 3300 i luz. Jesteśmy teraz na 3800 i normalnie sraczka. Uff. O kurde.
zobaczcie. Chyba Titicaca zrobi robotę. Ha, ale nic. Wydrapujemy się. A tam, gdzie jest ten kondor. O ja pierniczę. Do jakich rzeczy jest człowiek zdolny, żeby zrobić fajne ujęcie i dobrą fotkę? O, być. Ale nie, warto. Ja już się obracam teraz do tyłu i to, co widzę za sobą, to będzie warto. Puh. Teraz poczekajcie chwilę. Umrę. Jak najszybciej zmartwychwstanę. I zrobimy jakieś przybitki. Do tego kondora można wejść. Zobaczcie, właśnie wlazłem. Ale patrzcie na to. To sidło. Jezioro Titicaca. 190 km w jedną stronę i 80 w drugą. I pod nami Puno. Ale czacik. Pięknie. To już za nami. Zobaczcie, za wzgórzem już nic nie ma. Tu już się kończy miasto. A tam jest chyba drugi szlak. Sobie zejdziemy już tędy. Słuchajcie. Domek wolno stojący na sprzedaż, do wykończenia, z widokiem na jeziorko. No. No i niestety wszędzie te szpecące druty, które tak odstają. No identycznie jak w krajach arabskich. Czy po prostu nieruchomość w trakcie budowy, więc nie płacą podatków. O, już wiem, jaką taktykę tu obrać. Po prostu trzeba długo spać, zjeść śniadanie przed 9, bo mamy do 9 i wyjść tak przed 11. I to już można wtedy sobie wychodzić na krótko. Bo tak jak dzisiaj wyszliśmy, to widzieliście. A teraz musimy niestety obwiązywać się tymi kurtałami. Jest godzina pierwsza, więc plan jest taki. Zjemy sobie jakąś dwudaniówkę teraz za piątaka. I pójdziemy w kierunku portu. Następna demonstracja. Więcej demonstracji jak w Warszawie chyba. Teraz przeciwko korupcji, nepotyzmowi i co tam jeszcze było? I podatkom oczywiście. No i mamy, zobaczcie, za 5 złociszy sopa fideo. Nie wiem, może jedliśmy, ale po nazwie nie kojarzymy. I do wyboru macie, zobaczcie, chicharron de trucia, czyli są takie kawałki ryby na głębokim tłuszczu. Guiso de fideo, nie mam pojęcia. Pollo alla parrilla. Pewnie taki kotlecik i seco. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. To chyba po schodkach się wchodzi, tak. No, wchodzimy. Już słychać sztućce, także dobrze trafiliśmy. Pie, elegancko, zobaczcie. Zobaczcie, w cenie 5 zł dostajemy zupkę. I to jest taka zupka, że łycha stoi. Beata praktycznie jest już najedzona, nie? Po tych zupach.
Także z drugiego dania wyjada tylko mięso i surówkę, a ryż zostawia. Dostajemy kompocik na ciepło i na deser galaretkę. Można jeść tak śniadanie, obiad i kolację za piąteczkę. O, tak wygląda cicia rondel trucia, czyli takie skwarki z ryby w głębokim tłuszczu, ryż, piramidkę, ziemniaczki, surówka. Bado już pozbyła się części surówki. Tak, oddała mi całą cebulkę. A ja mam to samo, tylko że z kurczaczkiem. Na zdrowie. Na zdrowie. Najedzeni, przebrani. Skręciliśmy teraz w prawo z naszego hostelu i idziemy w kierunku portu. I cóż to za zebranie? No, sami... A nie, myślałem, że sami faceci, a tam też są kobiety. A co to jest za... Nasja chyba, jakaś szkoła, nie? No, jaki fajny skwerek. Jakaś linia kolejowa, ale tak, faktycznie tutaj jest przecież chyba jedna z niewielu linii kolejowych. Ja nawet nie wiem, gdzie ona leci. Wiem, że zaczyna swój bieg właśnie tutaj w Puno. Właśnie się zatrzymaliśmy przy takim małym biurze turystycznym. Pytać się o różne możliwości tutaj jakichś wycieczek na jakieś wyspy, na jezioro. I powiem wam szczerze, że bardzo fajna oferta. Taka wycieczka dwudniowa. Transport, wyżywienie, nocleg, transport w ogóle z hotelu. Stuwa od osoby. Że myśleliśmy wcześniej, żeby to zrobić sobie na własną rękę, czyli pójść sobie do portu, wynająć transport na jakąś wyspę, tam na przykład jakiś obiadek, nawet przenocować, pojechać, popłynąć na następną wyspę, wrócić. No to powiem szczerze, że wątpię, czy to jest możliwe, żeby zrobić taniej. Ale pójdziemy, zapytamy się. A zobaczcie, to są największe atrakcje właśnie na jeziorze Titicaca. Najważniejsza jest wyspy tak zwane pływające Uros. Zastanawialiśmy się tam płynąć, bo to jest super turystyczne miejsce, ale chyba trzeba. To jest naprawdę jedyne takie miejsce na świecie. Czyli nasza wycieczka to była tak. Płyniemy na Uros. Potem płyniemy na drugą wyspę Amantani, jej tu nie ma. Tam mamy posiłki, mamy nocleg. I potem chyba śniadanko, tak? Śniadanko i wracamy. Tak, lunch możemy we własnym zakresie. Tak, i wracamy. A z tego co widzimy, to już są... Transport sama na Uros jest dycha, a na Takile, która jest chyba... obok, jest już za 30, także jakbyśmy mieli płynąć tu i tu, już byśmy wydali 4 dychy na łebka. No nie mówiąc o posiłkach i o noclegach. I jeszcze bilety wstępy. Także chyba nie ma co się zastanawiać, po prostu kupimy tą wycieczkę i tyle. Tak, jeszcze browara musimy kupić. A tu są same jakieś tekstylia, piwa nie widzę. Browarki kupione. Idziemy na jezioro. A tutaj już jest taki wstęp, jakaś taka laguna.
No, można sobie popływać, zobaczcie, jakimiś kaczuszkami, myszką Miki. Ale my idziemy na prawdziwe jezioro. Zdjęcie z ptakiem. Oż kurde. No, niezły. Też jakiś... O jasne, to jakieś gołębie chyba takie ładne. No, można sobie zrobić z gołąbkami zdjęcie. I zobaczcie. Największe na świecie jezioro wysokogórskie Titicaca. Żartuję sobie oczywiście. Jezioro Titicaca jest przed nami. O, tu jeszcze sprawdzamy, jakie są oferty. Muszę tutaj zapytać, co widać w diarii z Coral Crescent. Na zdrówko! Co tu się stało z turystyką, to widać, zobaczcie, po tych łódkach wszystkich. Przed zarazą tu praktycznie nie cumowa ani jedna. Wszystkie były z turystami na jeziorze. No, gadaliśmy tu z gościem, takim właśnie też naganiaczem. No, dostali nieźle tutaj po dupie. Tutaj praktycznie wszystko żyje z turystyki. Idziemy teraz sobie wzdłuż jeziora. Zobaczcie tam, jak wydaje się, troszeczkę bardziej nowoczesna dzielnica. Jakimś takim ładnym, dużym stadionem. Jakimś drapaczem chmur. Zobaczymy, jak wygląda nowe Puno. Zobaczcie, te osiedla na tych wzgórzach przypominają znowu Medellin. Też wszystkie czerwone budynki niedokończone. No, zobaczcie, tu się wydaje jakaś taka fancy dzielnica przed nami. Teraz podjedziemy tutaj pod stadion, wydaje się bardzo ładny, i pójdziemy sobie tam. To, co mi się wydawało fancy dzielnicą, okazało się kampusem uniwersyteckim. To wszystko należy do uniwersytetu i to jest po prostu teren zamknięty. Najgłębszy kanion to i największa ślizgawa. Zobaczcie, jaki fajny tor wyścigowy dla rowerków. Super. Tam jakiś mostek, tu hopki. No, albo dla rolkarzy. Myślisz bardziej dla rolkarzy czy dla rowerów? Świetne. No, bajera, zobaczcie, ciach. Tam zakręt ostry. Tu na mostek. I tam fajnie. Jest jedyna rzecz zauważalnie droższa tutaj w Peru. Dużo droższa.
od innych krajów tutaj, regionu, krajów, regionów, to są banany. Wszędzie płaciliśmy około 1 do 2 zł za kilogram bananów. Natomiast słuchajcie, tutaj cena nawet dochodzi złotówkę za sztukę. Także za kilogram mniej więcej możecie dać 6-7 zł. Inne owoce też chyba nie są jakieś najtańsze, ale banany zauważalnie. Na pewno no nie hodują tutaj, nie uprawia się bananów, więc je po prostu importują. Witajcie, 25 listopada, w czwartek, Puno, dzień drugi. Dzisiaj robimy sobie dzień luzu, dzień aklimatyzacji. A dlaczego? No jednak przebywanie na 3900 różni się od przebywania na 2,5, na 3, nawet na 3300, jak w Cabanaconde. No, wczoraj, powiem wam, wieczorem Batę zaczęła boleć głowa, ale to tak mocno, że nie była w stanie wyjść już wieczorem na kolację. Wyszedłem sam, wzięła tabletkę, nie za bardzo pomogła i dopiero zaczęła rzuć liście koki i pomału tak męczyła się z 2 godzinki. No dopiero przeszło. Mi nic nie było, czułem się ok, ale za to w nocy. Po prostu obudziłem się, czułem się tak, jakby mi ktoś poduszką po prostu przyduszał. Brakowało mi oddechu. Musiałem się po prostu na tym łóżku usiąść, wyprostować. Przechodziło. I tak zasypiałem i chyba budziłem się znowu po godzinie, po dwóch, z takim bezdechem. 5-6 razy chyba. Także dopiero zasnąłem chyba nad samym ramem o 6 i spałem może z 1,5 godziny. Także no nie jest tak hop-siup, jakby się wydawało. Także dzisiaj, mówię, aklimatyzujemy się, luz. Kupimy sobie jeszcze liście koki tutaj dziś na targowisku, bo widzieliśmy, babcie mają. Bo jeszcze mamy tu zamiar przebywać 3 dni, tak? Tak, jeszcze tu będziemy 3 dni, także trzeba się troszeczkę przygotować. Ale myślę, że już będzie ok po 2 dobach. Ola! O! Panu, którego załatwiamy sobie transport na jutro, na 2 dni. Jutro na 2 dni mamy zorganizowaną wycieczkę na wyspy, na Titicaca. Także co, myślę, że się wyłączam. Nawet nie wziąłem kamery, nagrywam z telefonu. Żegnam się z wami i widzimy się jutro na wyprawie 2-dniowej na jezioro Titicaca. Myślę, że w dobrej kondycji. Trzymajcie się, na razie, hej.